MFOC line? Yeah. Yep. Okay. More carbon though, yeah. So easier to rust. Okay. Than M3. Yeah. Our company removes the light on top. Dobra, usiadłem sobie, jesteśmy u Benchmade'a, słuchajcie, mamy 5 piętnastkowych modeli, tak, to jest nowy Flick, wykonany ze stali, którą mam pierwszy raz w rękach, to znaczy jest to stal M4, według Benchmade'a jest ona twardsza, dużo bardziej, ma dużo większą zawartość węgla i no, jest przez to troszeczkę bardziej podatna na rdzewienie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jest dość lekki, to znaczy czuć, że ostrze ma swój ciężar, natomiast jest dość lekki. Chodzi bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Oczywiście głównie jest lakierowana. Macie stal. Jak to u Benchmade'a, Axis. Skołka idzie dobrze, a z tego. A z otwarcia blokady też idzie dobrze, dobra. Dobra, słuchajcie, kolejnym wynalazkiem nóż według Benchmade'a przeznaczony do podróżowania to jest taki mały Flick, czyli Friction Folder. Mały Friction Folder wykonany ze 35VN. Bardzo krótkie ostrze, troszkę podobny do naszego T-Rexa polskiego. Nie ma blokady, więc jak gdyby nie podlega przepisom o blokowanym ostrzu. Do tego mamy z tyłu we Flicku mamy otwieracz do kapsli. Tu mamy klips na kasę, możemy sobie włożyć kasę. Do tego tutaj mamy śrubokręt płaski. No, z takim powiedzmy do podważenia czegoś. Śmieszny nożyk. Koncepcja już stosowana, natomiast nie we Flick, nie jako Flick, tak, bo o ile dobrze pamiętam, Kershaw ma coś podobnego w swojej ofercie. Słuchajcie, tu jest następny nożyk. Ciężko powiedzieć, czy to jest folder, czy to jest scyzoryk. Ma dwa ostrza, więc jak gdyby jest to już w zasadzie scyzoryk pod kątem konstrukcyjnym. Stal S30, także topowa stal. Oba ostrza są blokowane jak gdyby tym samym Axisem, natomiast tu mamy drugie ostrze, ja nie potrafię się posługiwać tym palcem, więc mamy ostrze ząbkowane, jak wiadomo liny, nie liny, wszelkiego rodzaju cięcie właśnie takich, no ja nie umiem tym palcem go wystrzelić, wszelkiego rodzaju właśnie cięcia lin, sznurków i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście z tyłu z rzeczy jeszcze istotnych, tak? Tu mamy płaskie ostrze, które służy do podważania, do używania go jako no, coś powiedzmy bardzo, w kwestii bardzo delikatnego łomu. I z tyłu mamy z węglika zbijak do szyb. Czyli to też jest taki nóż, można powiedzieć, by było ratunkowy, dlatego że tutaj mamy jeszcze do rescue knife, czyli na przykład do cięcia pasów, do cięcia linek, do cięcia sznurków, bardzo fajne ostrze. Ono jest nieblokowane, trzeba oczywiście mieć tego świadomość, że tego nie blokujemy, ono ma tylko coś w rodzaju trzymania detentu, coś w ten deseń, nie? Tak to wygląda. Oczywiście deep carry, czyli mocno wysunięty klips, po włożeniu do spodni praktycznie nie powinien być widoczny. Tu jest kolejny nożyk, bardzo, bardzo śmieszny. To też jest nowość na ten rok. Ja wam go pokażę w ten sposób. Ok, i z tej strony. Fenomen tego nożyka jest taki, że no, wy tego nie poczujecie. On jest ultra, ultra lekki. To znaczy tak, głownia jest zrobiona z tego, jak mi wytłumaczył Benchmade, z szwedzkiego damastu. Natomiast rękojeść to jest włókno węglowe i wstawki, które są fluorescencyjne, żeby było łatwo znaleźć ewentualnie ten nożyk gdzieś w nocy. Bardzo fajnie chodzi, bardzo, bardzo sympatyczny nożyk. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem konstruowania noży w ten sposób, żeby tu wystawała końcówka ostrza. No i chyba największy z modeli, bardzo taki fajny w uchwycie. G10 na okładzinach. Do tego linersy w środku są stalowe. Oczywiście blokada jak to w Benchmade'zie. Ten już jest na tyle ciężki, że bez problemu chodzi z samej odblokowanej blokady.
Ostrze oczywiście, tak jak widzicie, jest przejściowo ząbkowane, czego ja nie jestem fanem, niestety, ale to już jak gdyby jest moja przypadłość, że ja niespecjalnie lubię ząbkowane ostrza, natomiast mechanika chodzi bardzo, bardzo fajnie, kosztuje nie tylko około $200, także też nie jest jakiś dramat cenowy. No chodzi, muszę ci powiedzieć, że naprawdę spoko. Nóż już jest duży, już jest ciężkawy. Oczywiście clips też, dipkery. Jest to jedna z tych marek wybieranych przez żołnierz amerykański, nie tylko. Wszystko zależy od jednostek, nie? Oczywiście. Ale tak, Amerykanie lubią Benchmade'a. Jak gdyby to jest jedna z tych marek, których używają. A, no oczywiście tak, Jimping tutaj już jest mocno, mocno agresywny. Widać, że ten nóż już ma taki charakter do pracy, nie? To już jest taki nóż do cięższej roboty, nie? O, tu wam pokażę. Clips macie oczywiście dla prawo i dla rewolecznych, natomiast wszystko jest tip-up, nie? I to, o ile się nie mylę, jest we wszystkich modelach, jeszcze sprawdzę. Tutaj też jest tylko i wyłącznie tip-up prawo-leworęczny. Tutaj mamy dokładnie to samo, tip-up prawo-leworęczny. Tutaj no to w ogóle jak gdyby nie powinniśmy tego przekładać, chociaż jakby się zaparł, to chyba można. Ale co trzeba powiedzieć właśnie, ciekawostką jest to, że weźmy też właśnie tym nożem, dlatego, że można zużyć do lewej i prawej. Wiesz co, generalnie jest sytuacja taka, że większość noży ma możliwość przekręcenia klipsa prawo-lewo, a niektóre mają możliwość przekręcenia go w czterech pozycjach, czyli mamy tip-up, kiedy czubek jest do góry, ale mamy też możliwość tip-down, nie? Zamontowania, czyli zamontowania klipsa tutaj i wtedy mamy nóż tip-up. Wszystko jest uzależnione od tego, kto co lubi, nie? I w jaki sposób lubi nosić nóż i w jaki sposób mu odpowiada to, żeby to szybko użyć. Bardzo fajne noże.